Halo, halo. Halo, halo, witam. Witam serdecznie. Witamy wszystkich. Serdecznie. Więc tak, chciałbym oczywiście w kulturalnej atmosferze przeprowadzić tą rozmowę. Jak tam komuś konkretnemu bym zadał pytanie, to też chciałbym, żeby nie odpowiadali wszyscy, tylko po kolei. Witam wszystkich tam. Więc chciałbym zacząć od szalonego reportera. Ale poczekaj, kto przy telefonie? Amadeusz, tak? Amadeusz, dokładnie. Okej, okej, siema. Ja powiem tak, nie wiem, co mówiliście o mnie, ale widziałem taki, co się... Strasznie przerywa. Coś przerywa. Przerywa, Amadeusz. Halo, halo, dobrze mnie słychać? Lepiej, no, o, teraz no. Lepiej, no. Dobra, będę miał przy ustach, więc tak. Nie wiem, co mówiliście o mnie, ale widziałem czat i widzę, co piszą na internecie ludzie, bo świeżo wyszedłem z treningu jakieś 15 minut temu. Chyba nie gadaliśmy, że na konferencji, no. Okej, okay. Więc ja mam pytanie do Szalonego, ponieważ obejrzałem wczorajszy jego materiał. I on powiedział, że Dwiewiór mnie lekko szturchnął, a ja go mocno. I ja tu nie chcę dzisiaj nawiązywać absolutnie do dziewczyny Dwiewióra, jednak mam do niego pytanie. Jak by się poczuł, gdyby przyszedł na konferencję jakiś ćpun pokroju Dwiewióra i powiedział, że zdradza swoją żonę? Nie, no to... Jak wyglądałyby jego relacje w rodzinie i tak dalej? Oczywiście, że tu masz rację. I, ja, i wiesz co, Amadi, ja to może, wiesz co, ja, żeby to zachować gradację, powiedziałem, że ten lekka, tym mocniej. Bo nie uważam powiedzenie komuś, że zdradza, czy tak było, czy tak nie, w ogóle publicznie, wiesz, takie gadanie, uważam to za mega chujowe i to jest oczywiste. Ja uważam po prostu, że poszedłeś mocniej i za mocno, ale nie, że tam to było słabe, bo tego też nie powinien zrobić i to też mówiłem Amadi w programie. Tylko ja bym powiedziałem jeszcze jedno. Jeżeli uważasz, że się nie dotyka rodziny, a on ci dotknął, to ja bym właśnie mu nie dotknął, wiesz o co chodzi? Ja bym powiedział, słuchaj, kurwa, jesteś taki i taki i taki, bo tego się nie robi i żyj z tym, kurwa. Wiesz o co chodzi? Ja bym tak zrobił, ale wcale nie szturchnął cię lekko, tu masz rację. Źle użyłem złego słowa. Okej, okay, ale zmierzam do tego, ja nie, oczywiście wiadomo, nie atakuję ciebie, że zdradzasz czy coś, tylko jak wyglądałyby później twoje relacje z partnerką, jak wyglądałyby relacje twojej partnerki ze znajomymi, bo wszyscy by ją pytali, jak wyglądałoby twoje dziecko, a tak, ja z tamtą kobietą mam dziecko i ja sobie nie życzę, żeby jakiś ćpun z Federacji Fame wychodził przed kamerę i opowiadał sobie takie rzeczy tylko dlatego, że sam jest nikim i to nieproszony. Nic do niego nie miałem, nic mu nie robiłem złego i chciał mi wbić szpikulec i zepsuć moje relacje rodzinne. Jak myślisz, jak wyglądałoby po tym, gdyby cały internet tak zaczął robić swoje relacje z partnerem? Amadi, chętnie ci odpowiem, bo ponieważ taką, dokładnie taką sytuację miałem, bo jak puściłeś film, to tam było też fragment o mnie. Ja go później tam wytłumaczyłem, Marek też go wytłumaczył i ja też, i powiem ci więcej, wytłumaczyłem go swojej żonie, czyli dałem na głośny, zadzwoniłem do Arka i oni wytłumaczyli mojej żonie. Ona nie miała już z tym problemu, zrozumiała, że to, że po prostu to zostało, nie chcę mi się teraz gadać, ale z nią załatwiłem. Ale to, co mówisz, ale ona, ile dostała wiadomości na DM-a, bo to, że ona wie, że jej nie zdradziłem i wie, że to było jakby przeinaczone, nie przez ciebie, tylko po prostu tam ktoś tego źle użył, ona to wie, ja to wiem, ale faktycznie masz rację, że wtedy cały świat tego nie wie. I ona dostaje DM-y i ludzie szepczą za jej plecami, że zdradza. Tu masz świętą rację, miałem taką sytuację i to mego psuje relacje. Zaatakował moją rodzinę, prawda? Tak. Więc ja bym chciał tylko też do reszty tam powiedzieć, wiesz, ja nic nie mam ani do twojej żony, ani do Wojtka kobiety, czy do Wardęgi, ale też jakby się poczuła Sofii, gdyby wyszedł jakiś ćpun i gadał publicznie takie rzeczy, jakby się poczuła Monika, Sylwestra, na pewno nie byliby szczęśliwi. Ja sobie nie życzę, żeby po prostu jakiś ćpun przychodził i takie rzeczy mówił. A już to, co ja mu odpowiedziałem, jest tylko i wyłącznie smutną prawdą, ale jeśli ktoś ma mnie karać, spoko, mnie nie bolą kary, ale ja, jeśli ktoś chce mnie uciszać, ja za swoją rodzinę wskoczę w ogień i nie będzie tak, że ktokolwiek na tym świecie, kto dotknie mojej rodziny, będzie później ktokolwiek inny potrafił mnie uciszyć. Ja za swoją rodzinę jestem w stanie zginąć, jestem w stanie oddać życie. Ja sobie tego nie życzę, więc jeśli ustalicie takie zasady, to spoko. A co do ojca Dwiewióra, to przepraszam bardzo, ale ojciec Dwiewióra, ja go nigdy nie zaczepiłem, obrażał mnie w wielu wywiadach i dodatkowo grozi mi, że mi zetnie mieczem łeb w lesie. I to nie teraz po konferencji, tylko już przed. Dobrze, a ja mam pytanie jedno, bo widziałem dzisiaj taki materiał, lata po internecie, że wy się jeszcze chyba złapaliście po konferencji, że uderzyłeś Dwiewióra, że on leżał na ziemi, tam go ochrona przewróciła i jeszcze chyba twój tata podbiegał do niego. To o co tam poszło jeszcze? I po co to wszystko? No, jest wszystko na materiale, możecie sobie obejrzeć, to się chyba nazywa, jest na kanale Świeże Fame MMA Backstage. No to ja, jakiś chłopak coś tam mi ubliżył, nie wiem, czy to od Dwiewióra, czy od kogo. Ja za nim szedłem, a nie zauważyłem Dwiewióra obok i nagle Dwiewiór mnie oblał wodą, no to dostał za to w łeb. I tyle, tak w skrócie. No dobrze.
No i tyle chciałem wypowiedzieć się, także do wszystkich ludzi, którzy tak się bronią biednego ćpuna Maksia, to nie zaczepia się ludzi, którzy mają dzieci, nie zaczepia się cudzych rodzin, bo sami wiecie, że nie chcielibyście, żeby przyszedł jakiś ćpun i pomawiał wasze rodziny. Także tyle z mojej strony, a to, co ja powiedziałem, to była prawda, jeśli dla niektórych bolesna, to trudno. Pozdro. Dobrze. Dzięki. Rozumiem, że Amadeusz powiedział, że podoba mu się ta zasada, że nie będzie już... Powiedział, że jak będzie taka zasada, się dostosuje, tak powiedział. Tak, nie, tak, że tak. Się podoba, ale... No dobrze, przejdźmy, moi drodzy.